Witam wszystkich, z tej strony Sarcz i zapraszam was do oglądania drugiego odcinka serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla Gniew Druidów DLC. Jesteśmy w trakcie kończenia misji fabularnej Więzy Krwi. Teraz mamy odnaleźć Barifa, z którym już się rozdzieliliśmy poprzednio. Poznaliśmy też jego krnąbrnego syna i coś mi się wydaje, że jeszcze pewnie będziemy mieli z nim do pogadania prędzej czy później. W każdym razie jest informacja, że z Barifem mamy spotkać się przy rodzinnej mogile na południe od Dublina, na wzgórzu opodal rozłożystego drzewa. I to drzewo jest najwyraźniej tutaj, bo jest dobrze widoczne tutaj właśnie z tego miejsca. Będziemy tam oczywiście się wybierać, tylko w pierwszej kolejności chciałem jeszcze zajrzeć do tego Pałacu Królewskiego, bo z tego co zauważyłem, jest tutaj też parę notatek chociażby do odnalezienia. Niech no ja tylko sobie zerknę, bo rozejrzałem się tutaj troszkę, czy właśnie nie ma czegoś ciekawego. I jak widać faktycznie coś mamy. Siegfriedzie, jesteś starszy o kolejną zimę, ty zapchlony szczeniaku. Jeszcze rok lub dwa i zastanowię się, czy nie przyjąć cię do mojej bandy wikingów. Twój ojciec zdradził swoje normańskie korzenie. Jego ciągłe zabieganie o łaski Irlandczyków, takich jak Flan, to powód do wstydu, tak dla tutejszych wikingów, jak i dla tych za morzami. Mam nadzieję, że spluwasz na myśl o nim każdego dnia, Forstein. Poznaliśmy ostatnio obiekcje syna Barifa co do tego, jak Barif tutaj rządzi, że jakby wyzbył się swojej wikińskiej natury. I tam mieliśmy tego jeszcze przedstawienie tego podejścia. Barifie, mój przyjacielu, wkrótce nadejdzie wielki dzień dla Flana Siny. Przekonałam go, aby cię zaprosił, ty grubiański Normanie. Wiedziałam, że za nic nie będziesz chciał przegapić mojego występu i okazji, by przypodobać się samemu Flanowi, rzecz jasna. Niebawem osobiście dostarczę ci zaproszenie. Ciara. Zobaczmy, bo jest tutaj, zdaje się, coś więcej. Nie wiem tylko, czy tu na parterze jeszcze będziemy w stanie coś odnaleźć, ale możemy też na górę dostać się po jakiś artefakt, więc zaraz to zobaczymy. Chociaż nie jest to może do końca sam artefakt, tylko taka ważniejsza notatka z tego, co na kompasie widać. No i jakoś tam musiałbym się dostać. Więc nie wiem, spróbuję tutaj się wdrapać. Myślę, że nie powinno być problemu. Tylko teraz, żeby nie zeskoczyć na dół niepotrzebnie. Nie no, ale z tym kłopotu nie będzie. Przechodzimy od razu i zobaczmy. Jest jeszcze jakiś list. Okej, ale tutaj w innym języku najwyraźniej. Ciekawe. Następny tutaj. Barifie, mój ukochany. Od żony Barifa. Mam nadzieję i modlę się, by wszystko było w porządku. Tutaj w Caldares tak kojąco szemrzą strumyki spływające z gór. Wynalazek twojej matki to błogosławiony cud. Myślę o tobie każdego dnia i o każdej porze. Okazuj Siegfriedowi cierpliwość. To oczywiście ten syn. Zawsze był trudnym dzieckiem, ale mam nadzieję, że z tych dąsów i wybuchów gniewu wyrośnie godny mąż. Twoja kochająca żona. No on wspominał, w sensie Barif wspominał o swojej żonie i matce, że nie ma ich tutaj w tym momencie. Może jeszcze je poznamy. A tymczasem ważniejsza notatka. Na długo przed tym, nim w Irlandii pojawił się pierwszy człowiek, z niebios niczym mgła stąpił lud, który się tu osiedlił. Tuatha De Danann. Boscy herosi, kobiety i mężczyźni pełni wiedzy i radości. To im zawdzięczamy pradawne głazy rozsiane po całej wyspie, a nawet sam Lia Fail. Żyli w pokoju i w umiłowaniu wiedzy, stając się wzorem do naśladowania dla przyszłych druidów. No, zaczynają się powoli takie ważniejsze wątki z tego dodatku. Druidzi, Irlandia, wszystko to, co tutaj jest z tym związane. Zobaczymy, jak to się będzie jeszcze dalej rozwijać. Ajajaj, bo tutaj z tego, co wcześniej patrzyłem na mapkę, to chyba jeszcze mamy właśnie jakąś pomniejszą skrzynkę.
Pozwolę sobie też ją zabrać, tylko muszę się zorientować, którędy będzie najlepiej się wspiąć. Ale tędy chyba damy radę, bez problemu. Ja bym w ogóle też, kurczę, sobie przejął punkt widokowy, żeby móc tutaj szybko się przenieść później. No ale to wszystko w swoim czasie. Mamy odzież, no właśnie, bo ten dodatek też wprowadza nowe surowce. Nawet powiem wam, że jak miałem ekran ładowania, kiedy włączałem tę grę, to była informacja o tak zwanych placówkach handlowych, co też jest czymś nowym wprowadzonym tutaj w tym dodatku. I te placówki handlowe, według właśnie informacji na ekranie ładowania, są oznaczone w ten sposób. Więc tam najwyraźniej prędzej czy później się udamy. No i zobaczymy, jak wykorzystamy właśnie te surowce, które zbieramy w dodatku. Tymczasem tutaj musiałbym przejść i dogonić kolejny projekt tatuażu, jak rozumiem. Oczywiście gonimy to bez... Kurczę, już mogłem właściwie złapać. Szkoda, że nie skorzystałem, bo teraz troszkę straciłem, ale gonię to bez ułatwiania sobie sprawy, bo wiadomo, że można czas zwolnić odpowiednią umiejętnością, ale to by było za proste. Już tak było blisko pomyśleć. Idziemy w takim razie tędy. No i mamy. Rzeczywiście projekt tatuażu, czyli akurat ten typ artefaktu nie zmienia się w dodatku. Spoko. Powiem wam, że jeszcze pomedytuję sobie, żeby nastał kolejny dzień i będziemy mogli dostać się właśnie na tutejszy punkt widokowy, a wówczas już udać się na poszukiwania Barifa. Cały czas trochę się właśnie dziwię, że taka jest wymowa jego imienia. No ale staram się trzymać właśnie takiej wymowy, z jakiej korzystają bohaterowie. A właśnie tak go nazywali. Tymczasem tutaj przy okazji będzie jakaś skrzynka na górze. Tylko nie wiem, czy dostanę się do niej akurat tędy. Może być problem. A jeszcze zobaczę w ten sposób. Może tutaj prędzej będziemy w stanie wypatrzeć właściwe miejsce, przez które się przebijemy, no bo tutaj niestety nie widać, co ciekawe. A to jednak musiałbym wejść do środka i tam poszukać? Możliwe. Jeszcze być może zobaczymy, ale ja na razie spróbuję tutaj wejść na górę. I to będzie nasz pierwszy punkt widokowy zsynchronizowany w tym dodatku. Przy okazji mamy możliwość obejrzenia samego Dublinu i okolic jeszcze. Jak to tutaj wygląda właśnie w tej wersji z Assassin's Creed Valhalla. Dobra, skaczemy tym razem. I tutaj właśnie bym się jeszcze zastanowił, czy przypadkiem nie mogę jakoś dostać się do tej skrzyni na górze. Teraz nie wiem, czy ona została odznaczona w jakiś sposób. Niestety... A, tam jest, okej. Grubsza sprawa, żeby tam się dostać, ale chyba rzeczywiście tędy powinienem. Patrzcie. To jest cała seria takich wyzwań platformowych trochę, żeby tam wejść ostatecznie. Tutaj przeskoczmy. Jeszcze wyżej. Nie, nie chciałem skakać, kurczę. Muszę tutaj uważać, bo omskniemy się i spadniemy całkowicie. Wolałbym tego uniknąć. Czyli tak, zróbmy w ten sposób i teraz tutaj. Nadal wyżej muszę się dostać, ale patrzcie, tutaj też jakaś notatka. Dziennik zakonnika. Porzuciłem dawne życie, by bez reszty poświęcić się Bożej chwale. Ale, panie w niebiesiech, ta owsianka smakuje jak ciepłe pomyje. Modlę się o to, bym zachował wiarę mimo tej owsianki, którą przyrządza brat Ain i która w najlepszym wypadku przypomina letnią lurę. Powiedziałbym mu o tym, ale śluby milczenia nie pozwalają mi otwierać ust. A dlaczegoż przyszło mi gnieździć się na strychu? Bo tak rozkazał opat, dostrzegłszy u mnie zbytni pociąg do wina z jabłek.
ale czyż wino i jabłka nie są od ciebie, panie? Czy to grzech korzystać z twoich hojnych darów? Oto pytania, na które odpowiedzi muszę poszukać w modlitwie. No ale nie ma go tutaj, już w tym momencie. To raczej o jego wątpliwościach sobie nie porozmawiamy. Inaczej w ogóle te skrzynki tutaj wyglądają w dodatku. Mamy teksty. No proszę, opal niezmiennie też zbieramy. Ale faktycznie kolejne rodzaje surowców. Może byśmy sobie je podejrzeli tutaj. Wydaje mi się, że powinny być gdzieś w tym miejscu. No tutaj mamy te rzeczy, które zdobyłem wcześniej. To jest ten tekst również. A jeśli chodzi o to, co zabrałem, czy to przypadkiem nie było w takim razie na samej górze? Egzotyczne zasoby. Te zasoby obejmują futra i farbowane tkaniny, które możesz sprzedawać, o ile pozyskasz je z placówek handlowych lub wyszukasz w świecie gry. A teksty obejmują księgi oraz pisma, które możesz sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. No dobra, zobaczymy jeszcze. A właśnie, małe sprostowanie się należy. Mianowicie sprostowanie dotyczące Azar, a nie Azara. Bo nazywałem ją mężczyzną, ale jak tutaj doczytałem, to jest jednak kobieta. Ona miała, czy ma nadal właściwie zdolności kupieckie. Ojciec przekazał jej rozwijające się interesy i ponieważ sfera ta była tradycyjnie zdominowana przez mężczyzn, Azar przyjęła męski przydomek i nawyki, co pozwoliło jej z czasem odkryć, że jej tożsamość płciowa jest płynna. Tak więc to wyjaśnia, czemu wygląda tak jak mężczyzna, to jest celowe zagranie. I sam się na to nabrałem, szczerze mówiąc, ostatnio. Mówiąc na nią on i tak dalej, i tak dalej. Wzgórze Tara tymczasem odkryliśmy, chyba synchronizując sobie ten punkt widokowy, wydaje mi się. No dobra, na razie tutaj to będzie wszystko. Spotkajmy się w miejscu przed tym pałacem, gdzie rozpoczynaliśmy odcinek i przy okazji zdobędziemy kolejne bogactwo. Co ciekawe, syna Barifa mamy nadal w tym samym miejscu, no ale my już ruszajmy i tam będziemy się kierować w stronę tego drzewa, tylko najpierw tutaj. Wylądujmy sobie i rozumiem, że od razu otworzę? Chyba nie, skrzynia zamknięta. A to mamy problem w takim razie, bo wydaje mi się, że tam wcześniej gdzieś był oznaczony jakiś klucz. Ale w takim układzie nie będę już tam wracać, tylko zajmiemy się tym innym razem. I dopiero jak ten klucz zdobędziemy, no to rzeczywiście jeszcze zbierzemy to bogactwo. Zobaczymy przy okazji, co to będzie tym razem. Raczej w tym przypadku dokładnie to samo, co w podstawce. Ale ciekaw jestem, bo skoro tutaj teoretycznie sugerowany poziom to nawet 55, no to być może zdobędziemy tutaj te najsłabsze surowce? Zobaczymy, zobaczymy. A tymczasem gdzieś tutaj mamy Barifa. No ja bym rzeczywiście go pod tym drzewem poszukał. Survey the area, Sunan. Zdecydowanie go tutaj mamy. Dobra. Nie trzeba szczególnie daleko szukać rzeczywiście. O ile oczywiście to on, ale wszystko na to wskazuje. Proszę. Barith. Why so uneasy? A king must forever be on guard. When I'm upset or uncertain, I come here to seek my father's spirit. I didn't even ask after him. Somehow I knew he'd... Some years ago, he was destined to die in battle, and he did. He sits with Odin now. My family owes yours a solemn debt. That winter, your family came to stay with us. I remember your birth, screaming like a warrior. The plague year. No one would take us in. No one but your mother and father. I owe your family my life. And what a life we had. I have fond memories of you and I slipping out to hunt. In dead of night. Stars in the sky, moonlight on snow. Panowie mają dużo do nadrobienia, co? A
And that's how I got that scar. I do feel bad about that. What about the one on your cheek? This? A caution from the gods about my vanity. Come. If we tell all our stories, we'll be here a week. Do you see something? My imagination run amok, but let us away. No. Over here, Eivor! A jednak jesteśmy obserwowani. Funny how just the slightest noise sets a fellow on edge. By Thor's hammer, Barith. I could sleep a week. Not as spry as the old days, eh? When we'd search the night in hopes of catching a will-o'-the-wisp. Did we catch one? I have a memory of catching one. Co ciekawe, to można świetlika wypuścić, ale jeszcze żadnego nie mamy. Czyli podobnie jak w podstawce. I właśnie nocą najprędzej można je znaleźć. Na przykład tutaj. Oj. Boris Matiwar! Give yourself up! What? Back! Grab him! Bite his hands! Who are these men? Damn you bastards! O kurde. Chyba zaczynamy poznawać tutejszych naszych przeciwników. Mają coś wspólnego z tytułowymi druidami. Tamten tylko, żeby nie uciekł. Okej. Who were they? My ascension to the throne has not been without contest. The previous king's son, Thorstein, is resentful. You told me nothing of this. You are my guest. I am not going to burden you with petty concerns. Petty concerns? I now know why you've been anxious all evening. Aye, 'tis worrying. He's never been so bold before. He sees you as a usurper to his throne. Perhaps, but he doesn't seem to want to take it. He contents himself by stealing and smuggling with his band of ruffians. It's petty Viking raiding, but it puts me in a bad light with Flann. That's certain. Ale to chyba właśnie ten Thorstein się odezwał listownie do syna Barifa. Czytaliśmy tam te notatki wcześniej. Jeśli mnie pamięć nie myli, to właśnie był ten Thorstein. To raczej nie jest przypadek. Ciekawe. No jeszcze zobaczymy, bo pewnie to się wszystko nam z czasem rozwinie i dowiemy się czegoś więcej. Ale lepiej mieć się na baczności w takim razie. No póki co wracamy do zamku. Tak jak to miejsce nazywa Barif. Chociaż trochę chyba jednak na wyrost, no ale niech mu tam będzie. Keep a sharp watch. Brigands rove the streets tonight. You can be sure of me, my king. No proszę, mamy strażników pilnujących tego miejsca? Niech będzie. Ale Barif, już nie musisz udawać aż takiego napakowanego. Chodzi, jakby chciał własną postawą, kurczę, wzbudzić postrach wśród innych. Ale nie wiem, czy efekt nie jest odwrotny od zamierzonego. No i jest i nasza Azar. What? You know I am always the last to leave a party. What is wrong? We were ambushed by Thorstein's men. Rivals I was not made aware of. Small wonder King Flann does not embrace you, Barith. You cannot keep control of the Vikings in your own city. Thorstein makes me look like more of an arse than I do on my own. I see. It is the High King's disfavor that makes this shameful. My cousin, I will take care of Thorstein. No, I do not want to drag you into this sorry mess. Perhaps he'll accept silver to lie low. For a week or two. But then he'll be back, and back again. I can remove this blood, once and for all. Eivor, this is not your fight. For any and all of your god's sakes, Barith, let Eivor help you. As of this moment, Barith, my arm is yours. Whatever is needed to bring Flann's smile upon you, I will do. Eivor, I have never been so happy. Your family saved mine those years ago. A fitting reply would be to secure your throne.
I will start with Thorstein. It happens that Siegfried may know something. He once ran with Thorstein's gang. Sadly true. Seek him tomorrow in the marketplace. After a night of carousing, he likes to recuperate there. We will begin to forge a bond with High King Flann on Rise of Sun. No to będziemy mieli co robić w takim razie. Barret said Siegfried would be at the marketplace. I need to learn about Thorstein. Była oczywiście informacja po prawej stronie, że w każdym momencie... O, mamy Rysia! Ciekawe. Ale była informacja, że w każdym momencie możemy powrócić do Anglii chociażby. To wiadomo, że jeśli zajrzymy na mapkę do Atlasa Światów, to wtedy jak najbardziej można się przenosić. No tutaj rozumiem, że jesteśmy w stanie też się przespać. Warsztat tatuatora dostępny w każdym momencie, więc nie potrzebujemy teraz osoby, która nam robi kolejne dziary. Wam pokażę te nowe, które zostały dodane do tej pory. Nie tylko tutaj w ramach tego dodatku, ale też w odcinkach mojej serii Zagrajmy Wy z podstawki. Dla osób, które oglądają ten materiał już jakiś czas po wrzuceniu, to tylko przypominam, że zacząłem ten dodatek w momencie, jak mam nagranych 150 odcinków z podstawki. A po ukończeniu dodatku jeszcze będę do podstawki właśnie wracać. Rozszerzenie oczywiście również mam zamiar ukończyć w 100%. Tutaj się moje plany nie zmieniają absolutnie. O, ale to dobrze, bo jesteśmy po drugiej stronie Dublinu. Możemy tutaj rozejrzeć się jeszcze. No bo jeśli chodzi o rozmowę z Siegfriedem, no to myślę, że zostawimy to sobie na następny materiał, dlatego że to może być już jakiś dłuższy wątek. A tutaj jeszcze byśmy rzeczywiście trochę sobie Dublin pozwiedzali, mając nadzieję, że tym razem te bogactwa będą łatwiej dostępne. Mamy dodany punkt szybkiej podróży, więc też się przyda na przyszłość, chociaż akurat tak blisko innego takiego punktu. Niech jednak będzie. Tutaj prowiant do zabrania, ale akurat mamy pełne zapasy, więc nie musimy się o to martwić. I dostałbym się na górę chyba. Zdaje się, że tędy. No. Albo i nie. Wygląda na to, że nie jestem w stanie za bardzo tędy przejść. Kurde, no. A, czekajcie, tutaj coś jest. Czy my tam sobie coś odblokowaliśmy dzięki temu? Zobaczmy z tej strony. No, chyba tak. A to sprytnie. I tutaj możemy od razu otworzyć tę główną skrzynkę. Przy okazji odblokuję przejścia. No i zobaczmy, co dostaniemy. Sztaba Wolframu, okej. Czyli jednak jest w porządku, jeśli chodzi o to, co zdobywamy. Podejrzewam, że to, jaką sztabę zdobywamy, bardziej tutaj zależy od aktualnego poziomu mocy Eivora, a nie od sugerowanej mocy tutaj w Irlandii. Bo gdyby to zależało właśnie od poziomu mocy w Irlandii, no to byśmy dostawali te najprostsze sztaby. A tutaj jednak są te najcenniejsze, więc z tego się cieszę, bo będzie można zainwestować w ulepszenia kolejnych broni. Tymczasem tutaj musiałbym uważać, chyba że po prostu sobie zaatakujemy w otwartej walce. Też jest to jakieś wyjście oczywiście. Ja tutaj na pewno założę płaszcz. I dodatkowo zmienimy sobie chyba łuk w takim razie. Albo na łuk łowcy, albo drapieżcy. Ale niech będzie łuk łowcy w tym momencie. I tam mamy dwóch przeciwników. Czy ja jestem w stanie ich trafić? No, chyba tak. Dobra.
Zdążyłem? Chyba zdążyłem go załatwić, żeby nikt inny się nie zorientował. O to mi właśnie chodziło. Więc skupmy się, żeby jeszcze tutaj nie dać się na razie wykryć. Zostawimy pułapkę w razie czego. Ciekawe, czy oni tutaj jeszcze będą przychodzić. No i zdaje się, że tam na dole też coś mamy, ale rozumiem, że wejście jest od innej strony. O, tutaj widzę, że to mamy, czyli gdzieś prawdopodobnie trzeba będzie coś rozbić, coś mi się wydaje. A to może oznaczać, że narobimy sobie kłopotów. Powróć do tego płaszcza i woże, bo tak jednak będzie bezpieczniej. Tak, rzeczywiście. Mamy to do rozbicia. No, to muszę uważać. Ciekawe, czy się od razu nie odwrócą w tę stronę. Dobra. Nikt niczego nie usłyszał, o dziwo. No i jest kolejna sztaba Wolframu. Super. Rozumiem, że tutaj, jak mieliśmy właśnie te pomniejsze skrzynki, to jeszcze mógłbym się dostać. Chociaż akurat ta, którą sobie zaznaczyłem, jest w innym miejscu. Spróbuję tutaj troszkę bliżej podejść. Zobaczymy, czy się uda również tutaj bez wykrycia. Mamy jednego gościa z tarczą. Może przywołam go do siebie, co? Ten drugi wprawdzie też się odwróci, ale mam nadzieję, że w porę zwróci się w inną stronę. Okej. Póki co powiem wam, że nie atakujemy. I normalnie sobie przejdę tutaj. Chyba mnie nie zauważą, co? Możemy nawet zwolnić czas i sobie po prostu przejść. Błyskawicznie z punktu widzenia tych przeciwników. Dobra, i to będzie wszystko. Jeśli chodzi o te zwykłe skrzynki, to widzę, że normalnie zbieramy skórę i rudę żelaza. Tutaj się wiele nie zmienia. Czy ja mogę sobie tędy wyskoczyć? Bo tak by było chyba najprościej, żeby opuścić ten teren zastrzeżony. I co ciekawe, tutaj mamy jakiś ołtarz, czyli będzie trzeba coś tutaj oddać. Zobaczmy, co to będzie. Czy ja mam już coś takiego? No to jest pytanie. Przysmaki, 50 sztuk. A to ciekawe, czyli pewnie kolejny rodzaj jakiegoś surowca. Akurat właśnie tutaj z tego dodatku. Niewykluczone, że tak właśnie jest. Przy okazji jeszcze coś tutaj mamy w najbliższej okolicy. Ale chyba właśnie pod ziemią, czyli to jest to, co widziałem wcześniej. Nie jestem tylko pewien, którędy musiałbym się przedostać, żeby akurat otworzyć tę skrzynkę. Pozwólcie, że troszeczkę się tutaj może rozejrzę i wtedy do was powrócę. Wprawdzie jeszcze nie jestem pewien, czy to faktycznie będzie to, ale powróciłem tutaj do tego obozu, gdzie byłem już wcześniej. I tam na dole coś jakby było. Robota dla łupieżców Forsteina. Kilka nocy temu spaliliśmy stajnię Brenna. Obiecuję sypnąć się srebrem, abyśmy nie zrobili tego ponownie, gdy już je odbuduję. Łupienie łodzi rybackich to marne zajęcie dla twoich ludzi. To głupcy, którzy nawet świeżej ryby nie potrafią rozpoznać. Znajdźmy lepsze zajęcie dla tych półgłówków. Mają wszak dość oleju w głowie, by docenić wartość dobrej placówki handlowej. Możesz zatem śmiało zachęcać ich, by atakowali właśnie takie miejsca. Ama. Mamy opal. Akurat to, co jest tam na dole oznaczone też na biało, nie wiem, czy to przypadkiem po prostu nie będzie kolejna notka. No, ale zobaczymy. Ja na razie skoczę tutaj, załatwię tego gościa, tylko że drugi się od razu zorientuje niestety, a szkoda. Bo kurczę, ładnie można by było tutaj pocisnąć jeszcze. W takim układzie trzeba jednak z nimi tutaj zawalczyć, przynajmniej z tymi, którzy teraz mnie wypatrzą. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, problem polega na tym, że prawdopodobnie postawimy na nogi cały obóz, jak tak dalej pójdzie. Ale kto wie, może się jednak okazać, że to jest właściwy kierunek, że właśnie tutaj gdzieś powinienem szukać.
akurat przejścia do tej skrzyni. Zobaczymy. Dobra. Umiejętność się przydała. Teraz tego siewcę niedoli też bym załatwił. Ale po kolei. No i uwaga, bo jeszcze tylko ona mi tutaj została. Chociaż tam z boku, tak jakby ktoś już się czaił. Więc muszę się przygotować. Okej, dobra. Ale rzeczywiście ktoś tu jeszcze chyba atakował. Zapraszam. No i co? Mamy już spokój? Chyba tak. I zobaczmy. Patrzcie, drzwi zamknięte i faktycznie jest zejście do podziemi. Gdzieś tutaj, w pobliżu, musi być prawdopodobnie klucz. Pytanie tylko gdzie? Bo niestety, ale na razie nie widzę w najbliższej okolicy. Wydaje mi się, że taki klucz powinien być właśnie tutaj w tym obozie. Ale czy ja wiem? Na razie niestety nie widzę, żeby coś mi tutaj pokazywało. Będę musiał poszukać, tak czy siak, gdzieś to musi być. No powiem wam tak, na razie jedyny klucz, jaki udało mi się zlokalizować, jest dużo dalej, więc podejrzewam, że nie będzie dotyczył tego przejścia, tylko bardziej tego bogactwa. Ale skoro już to sobie oznaczyłem, no to też to sprawdzimy. Jeśli chodzi o tamtą pomniejszą skrzynkę w tych podziemiach, to chyba jednak na razie będę musiał sobie to odpuścić. Niewykluczone, że może tam musimy dostać się dopiero w ramach jakiegoś zadania. Też już było coś takiego, również i w podstawce. W każdym razie, żeby tutaj dostać się do tego klucza, to trzeba będzie trochę chyba pokombinować. Bo tędy się nie dostanę, prawda? Jakieś wejście tutaj być musi. Pytanie tylko z której strony i czy przypadkiem go nie ominąłem, obiegając tutaj. A, patrzcie, mamy. Tylko, że to chyba nie tyle będzie przejście, co możliwość zestrzelenia tej blokady. Tylko, jak ja mam to zrobić, kiedy muszę stać w miejscu? To chyba, że tutaj, tak. Takie odnoszę wrażenie, przynajmniej na razie, że ciężej jest tutaj te niektóre skrzynki otworzyć w dodatku, że bardziej się twórcy postarali, jeśli chodzi o poziom skomplikowania. No, ale wszystko jest do ogarnięcia, absolutnie. Zobaczmy, jak to dokładnie wygląda. I teraz tylko to zestrzelić. Dzięki temu będziemy mogli dostać się do środka. No i zgarnąć wreszcie ten klucz. I tak mi się wydaje, że to będzie raczej do tego bogactwa właśnie. Czarny staw. Dziadek opowiadał mi, że to właśnie przez ten cudny czarny staw pełen błota zamek Barifa stanął tu, a nie gdzie indziej. Starzy wikingowie chcieli czuć się bezpiecznie, a staw sam w sobie zapewnia obronę. Każdy, kto spróbowałby go pokonać, utknąłby w grzęzawisku. Dziadek mówi, że dawni Celtowie zwali go Dublin, co znaczy właśnie czarny staw, i po nim nazwano całe miasto. No tak, Dublin po prostu. Wszystko jasne. Dobra, skrzynka przeszukana, ale jeśli chodzi o klucz, to będzie tutaj. Klucz do skrzyni nad jeziorem. No zdecydowanie. To musi być to. Mamy jeszcze tę odzież przy okazji. I trochę prowiantu. Ogólnie jednak to by było chyba tutaj na tyle. Więc wracamy w takim razie, ruszamy nad to jezioro. I spróbowalibyśmy tam sobie zanurkować. Bo kawałek muszę jeszcze przepłynąć. Co ciekawe, tutaj są nawet dwie skrzynki. Jedna ta główna, z której mamy oczywiście sztabę Wolframu, i druga mniejsza. A tutaj już tylko surowce powinny wpaść. No i mamy kolejny poziom mocy. Dwa punkty umiejętności wpadły. Poczekajmy tylko na resztę powiadomień. No trochę tutaj tego zgarnęliśmy, trzeba przyznać. Nie ma co narzekać. No i od razu wydam te dwa punkty. Dalej tutaj będziemy szli. Działania w ukryciu, no i ogłuszenie. A jeśli chodzi o ekwipunek, to tutaj też właśnie zdaje się, że te tatuaże.
A nie, to czemu to właściwie teraz zostało dodane? Przecież to już dawno mam. A teraz mamy jako nieodkryte tak jakby jeszcze. No nieważne, to jest drobny tylko szczegół. W następnym odcinku w takim razie ruszymy tutaj na spotkanie z Siegfriedem. Spróbujemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat Forsteina i zobaczymy, w jaki sposób będziemy w stanie pomóc Barifowi. Na razie to wszystko z mojej strony. Do usłyszenia.